Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj innowacja, to mianowicie dźwięk nagrywam, znaczy to co mówię, nagrywam telefonem, więc zobaczymy co z tego będzie. Co prawda nam się będzie też nagrywał dźwięk, więc tu jest pytanie, jak te dźwięki, czy to się zsynchronizuje, czy nie zsynchronizuje. No w sumie zobaczymy. Poprzednim razem miałem awarię i o ile myślałem, że awaria dotyczyła tylko tego, że się nie nagrała druga godzina, to okazuje się, że nie nagrało się też pięć tur. To znaczy ten film pierwszy powinien trwać trochę dłużej, może nie godzinę, no ale jednak urwał się. Urwał się. Ale urwał. Dobra, mamy rok 820 naszej ery. Ostatnio mieliśmy 680, ale tur minęło 5, bo tutaj na początku tam jedna tura to jest więcej niż jeden rok. No więc dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Płyniemy tutaj, żeby coś odkryć. Trzeba będzie pomyśleć o założeniu jakichś nowych miast. Ja jedno z nich już założyłem tutaj właśnie na tej wysepce, więc tutaj chyba ten manewr powtórzymy. Tutaj też się zastanawiam nad założeniem miasta, no bo jest kamień, jest marmur, są łowiecki, są barbarzyńce, więc może to jest i ciekawe miasto. Na pewno pozwoli kontrolować tutaj tę cieśninę. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Tak, ci muszą się schować, bo tutaj płyną sobie włócznicy. Znaczy, przepraszam, barbarzyńska jednostka. Tutaj mamy kuter. Kuter będzie nam tutaj założy łodzie rybackie. Tutaj płyniemy, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. O, barbarzyńcy. Ale nie będziemy ich atakować na razie. Tu jest też jakaś taka miedź. Aha, tutaj mamy miasto, znaczy miasto, przepraszam, obozowisko. Więc będziemy do nich strzelać z łuku. No i tyle. Tu też mamy łuczników. Dobrze by było postrzelać o. Poszczaj do tego statku. Się nie da. Oho, tryb ruchu. No nic, może nam nie uciekną w międzyczasie. Tutaj sobie czekamy. Tu mamy misjonarza, który ma zanieść wiarę chrześcijańską do Sydney. To nam może zapewnić w przyszłości przychylność tego miasta, bo jeżeli wyznajemy tę samą religię, to jest duża szansa, że będą nam bardziej przyjaźni. W Gdańsku już jest, prawda, chrześcijaństwo. Co w tym Gdańsku można wynaleźć? Aha, bo kuter żeśmy wynaleźli. No może ten statek towarowy. Może ten statek towarowy, czyli handeli, handeli, handeli. Wybierz produkcję. Tutaj mamy z kolei w Katowicach. W Katowicach by trzeba takie rzeczy, które podnoszą. O, zakład kamieniarski. On dodaje zadowolenia. Jeśli mamy. Co my tu mamy? Kamień. Dodaje zadowolenia i dodaje też produkcję. Więc. Dwa kamienie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. No i chyba tutaj wszystko. Następna tura. Dobrze. Czyli tak, tego się nie udało utopić, niestety. Szkoda trochę, byśmy mieli z głowy. Dzisiaj akurat wyjątkowo piję piwo. To jest Winchester z Factory. Prawdopodobnie już recenzja poszła, albo może pójdzie dopiero. Dobra. 840 rok naszej ery. Płyniemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Ci tutaj sobie dalej soją. Aha, tutaj mamy misjonarzy, którzy do Bratysławy dotarli, żeby tu
krzewić wiarę. Tutaj szerzenia wiary został nam jeden, więc w momencie, kiedy oni tu rozkrzewią naszą wiarę, to sobie po prostu znikną. Albo można powiedzieć, że założą sobie jakieś tam opactwo i dlatego już ich nie będziemy mieli. Dobra, tutaj mamy robotników. Mam nadzieję, że tutaj za chwilę się to pole... No niekoniecznie, niekoniecznie. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład tą kopalnię i tak, wytwarza nam wiarę, wytwarza nam 3 złota i wytwarza nam 3 te. No to nie wiem, co tutaj, może tutaj niech idą. Tylko nie, no właśnie, oni chcą iść na piechtę, znaczy przepraszam, łódką, a to zawsze jest ryzyko, że gdzieś się wpakuje pod jakiś, pod koła jakiegoś tego. Ci tu sobie stoją, dobrze. Tu mamy też robotników i robotnicy zrobili obóz, tak? Tak, czyli mogą pozyskiwać ten, no możemy tutaj tą drogę wybudować. Tak strasznie nam... O, właśnie, tu są nasi osadnicy. Więc osadnicy tu się osiedlą zaraz. To my do nich tu przypłyniemy, żeby im pomóc wybudować plantację. Dobrze. Okej. A tu sobie strzelamy do tych, prawda, barbarzyńców z dystansem. Ich traktujemy. I do widzenia. I po gościach. Dobrze. Następna tura. Co my tu mamy? Nasza trirema. I nasza trirema tutaj może odkryć... Znaczy dobra, no nie będę was ściemniał. Tam jest po prostu Bismarck. Bo już to odkryłem. Bo tę jedną godzinę muszę powtórzyć. Ale tam jakoś strasznie to nie wpłynęło. Jakichś epokowych wydarzeń tam nie było w tamtej godzinie, więc może teraz będą. Tutaj też nam jedno szerzenie wiary tylko zostało. I następna tura. No cóż, trudno. Alhambra. Napoleon i Kabul prowadzą wojnę. Nie jesteś przyjacielem Kyzułu. Co oznacza, że nie będziemy mieli... Dostawaliśmy od nich kulturę. Wiszące ogrody. Okej. Wiszące ogrody dają darmowy ogród w jakimś tam mieście, natomiast w ogóle ogród pomaga się tworzyć, jak to się nazywa, wielkim ludziom, czyli wielki prorok, wielki inżynier i tak dalej, i tak dalej. Szerzymy wiarę w Sydney i zakładamy miasto. No już tak stwierdziłem, no niech już będzie ta Warszawa, żeby nie było, że mam jakiś uraz do Warszawy. Tak, tutaj. Tak, ci mogą iść zdobyć obóz, bo to zawsze jakieś tam złoto może wpadnie. Łucznicy. No łucznicy tu wyjdą, ale niestety ci uciekli już z tą triremą. I szkoda, bo to kiedyś może nam nabruździć. Produkcja w Warszawie. Stawiam na pomnik, żeby powiększała się jego teren wokół miasta. Bo pomnik produkuje kulturę, a kultura jest potrzebna, żeby się rozszerzała granice miasta. Wybierz produkcję. W Krakowie. W Krakowie wiszące ogrody wyszły. No i możemy albo latarnię morską, albo przystań. Jedno i drugie się nadaje, dlatego że jedno i drugie doda nam zadowolenia. To chyba nie jest potrzebne. No dobra, niech będzie latarnia morska, ona szybciej będzie. W Katowicach. Morze Książęce stajnie.
To jest unikalny budynek. Każda cywilizacja ma jakiś unikalny budynek. Akurat te książęce stajnie generalnie uważam są lipne, to znaczy niewiele dają, ale to, że mamy solidarność, czyli przy każdej nowej epoce dostajemy jeden ustrój za free, to jest akurat wielki, wielki plus. I tutaj moja koncepcja była taka, żeby tu, na tym pustkowiu, wybudować manufakturę. Bo teraz się tak zastanawiam, czy to jest sens, bo w ogóle nie wiem, ile będziemy czekać na to, żeby tam tutaj ten teren nam się powiększył. Tu, o. A kupować go, kupować za 90, no, w szczerym polu śnieg, no to jest trochę chyba bez sensu. Także też nie wiem, czy na przykład... No nie wiem, gdzie tą manufakturę stworzyć. Jednostka bez rozkazów. Aha, to są ci. Może niech tu stworzą jakiś tych... jak to się nazywa? Farmę. Dobra, ci tu sobie stoją, oni sobie stoją. A tu sobie płyniemy. Płyniemy odkrywać. Ja już nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, gdzie ten Bismarck tutaj był, ale chyba tu. Tak. Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich euch willkommen. Herzlich willkommen und nicht verstehen. Jak śpiewał niezapomniany zespół Big Cyc. Handel. Vorwärts. Więc masz kość słoniową. Bismarku. Bismarck to był chyba Otto, tak? Otto, tak? Otto Bismarck? Już głupi jestem. I miedź ci daję za to. Co ty na to? Nie. A czego byś chciał? Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. No i może te kamienie szlachetne ci nie dam. Co ty na to? To nie do przyjęcia. No dobra, na razie nie mamy ciśnienia, nie mamy problemu z zadowoleniem, mamy 7 na plusie, więc spokojnie. Nie mamy ciśnienia, żeby tutaj... On tutaj jakimiś osadnikami się porusza. Dobrze. Tu niestety, gdzie mam obrazek z facjatą, to zasłaniam wam mapkę. No to jest pewien minus, no ale trudno. Dobra. Kabul prosi o jednostki, bo walczy z tym, z Napoleonem. Ale co ja mu mogę dać? Niewiele ci mogę dać. Na próżno wypatrujesz się. Dobra. Są bizony, kurczę, tyle gram w tą grę i jeszcze bizonów to ja nie widziałem. Pierwszy raz widzę bizony. Wojownicy, wy tu sobie stójcie w takim razie. No można by tu budować manufakturę, ale może na razie poczekajmy. Może tutaj wejdą do obozowiska. Tak. I wracamy. On może też na przykład wspomóc budowę jakiegoś cudu, który będzie mu dać, ale akurat w tej chwili żadnego nie budujemy, więc... Szkoda, że on nie może wybudować tak, bo na przykład fort można w ten sposób wybudować, że on automatycznie przyłącza to pole do miasta. Dobra, mamy tutaj latarnię. I co? Tutaj mamy na przykład taki wyszarzony, tak? Że możemy zrobić epopeję narodową pod warunkiem, że w każdym mieście musisz mieć zbudowany pomnik, a ten na razie się buduje tam w Warszawie.
Książęce stajnie, amfiteatr, kaplica. Cyrk, biblioteka. Cyrk dodaje 2 do zadowolenia. No w sumie, albo może inaczej. Wybudujmy osadników i gdzieś tam się założymy następne miasto, bo mamy tutaj spory zapas, 8 zadowolenia, więc można się rozwijać. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Okej. Okay. Ja natürlich jawohl, może być, przyjmij ambasadę. In Ordnung. In Ordnung. Czyli wiemy, że tu jest Berlin. Religia została rozwinięta. Szwecja rozwinęła buddyzm. Właśnie. A my tam, ja tam wysyłałem do nich tego, o właśnie, jedzie tutaj ten, jak mu tam, prorok i spróbuje wyplenić w Szwecji buddyzm. Edukacja to najlepsze zabezpieczenie na starość. Proszę. Angkor Wat. Dobra, tu budujemy plantację. To moglibyśmy spróbować, czy ten Angkor Wat, bo może rzeczywiście nie ma się co bujać z tym. Spróbować, czy w Katowicach by się dało wybudować ten Angkor Wat i użyć do tego całego inżyniera. Angkor Wat. Wróć do mapy i inżynier ku drogi do Katowic. A może tu? Dobra. Wybierz produkcję. To nic na razie. A my tu sobie płyniemy. Płyniemy. Żeby zobaczyć Berlin Zachodni. Berlin Zachodni. Stoi Polak, co drugi chodnik. I już nie przepłyniemy. Wybierz produkcję. W Krakowie. Epopeja narodowa. Przystań. No niech będzie przystań. Przyjmij ustrój. Bardzo fajnie. Co tu mamy? Plus 4 złota ze wszystkich morskich szlaków. No a będziemy mieć tylko morskie, więc nieźle się opyla. Tak. Tam się kuter już buduje, jeszcze jeden bym trzeba wybudować. Wybierz badania. Astronomia daje nam karawele i to już może pływać po całym oceanie i to jest dobra koncepcja. Co prawda 15 tur na to trzeba poświęcić. Tu mamy akustykę, Kaplica Sykstyńska, Gildia Muzyków. Opera. Prowadzi nawigację. Niech będzie astronomia. Jednostka bez rozkazów. No to tutaj, niech robi to. Następna. A co to jest? Twoja złota era dobiegła końca. Czekaj, czy zaraz nam zadowolenie nie poleci na pyt w następnej turze. Tutaj mamy takie coś. W sumie byśmy wyszli na ląd i zobaczyli. O proszę. Po ruinach mamy dziadostwo. No dobra, ty tutaj nie. W ruinach siedzą barbarzyńcy. Ale my jesteśmy przez rzekę, więc szansa, że jak oni nas zaatakują, to może sobie połamią zęby. Pod warunkiem, że nas zaatakują. Sprawdzę tylko sobie, czy się nagrywa ten dźwięk. Nagrywa.
No to dobrze. A cwaniaczku. No ale to my zrobimy ciebie tak, bambuko. Pójdziemy do ruin. Starą mapę. O ludzie, to żeście mi dali. Dobra, ty tutaj jesteś, okej. No i już żeśmy sobie popłynęli, bo tutaj niestety Niemcy blokują ten. Tam nie można przepłynąć, trzeba by wojnę z nimi wywołać, albo mieć pakt o no przechodzeniu przez swoje tereny. Dobra, zobaczmy tutaj, czy ten może wspomóc budowę. Tak, może. No to spróbujmy. Dobra. Tak, tak, tak. Więc tak, on odkrył mapę, że tu jest obóz ten. I co tu jest? Żelazo. I to 6. Tu jest niezłe miejsce na miasto, bo generalnie tak, tu jest, to jest słabe, ale można mieć żelazo, zwierzynę i mieć. Mieć albo nie mieć. O to jest pytanie. Znaczy nie ma szału, bo to jest jednak tundra. No z żarcią tu może być krucho. To tak samo jak tu można by założyć, tak? Tu można by mieć to. Raz, dwa, trzy i... No. Warszawa przyjmuje religię, ale jaką? Chrześcijaństwo. No i bardzo dobrze. Następna tura. Es wäre in eurem interesse. Chce mi dać otwarte granice. Mówi, nie mogłeś przepłynąć, to my ci chętnie dam otwarte granice, ale musisz dać mieć. No to ja powiem ci, że miedzi ci nie dam tak za free. Mogę ci dać za kość słoniową. Nie. Nein. A za kakao? Wir nehmen es nicht an. No to do widzenia. Tutaj widzicie, to nie jest jednostka normalna, to jest, ten szlak handlowy. Na przykład jak mamy z kimś wojnę, to można do niego podpłynąć i taki statek złupić, co spowoduje, że on już nie ma szlaku handlowego, a my dostaniemy jakąś kasę. No, fajna sprawa. No widzicie? No i popłynął. Jest Angkor Wat. Dobrze. Zamknij. No to my tutaj evacuation. Evacuation. Tutaj sobie, dobra. Tutaj mogą robić tę farmę. Włócznicy, stop, stop. Wybierz produkcję. Epopeja narodowa. Mamy pomnik, mogą zbudować epopeję narodową, albo możemy zbudować tu uniwersytet. No niech będzie, co nadaje. Miejsce na wielki dział literacki. Budujmy tą epopeję narodową. Wybierz produkcję. Warszawa. Latarnia, przystań. Spichlerz. No wszystko jest potrzebne, ale to daje nam zadowolenie i daje nam połączenie handlowe, więc może niech będzie przystań. Wybudowaliście? Jeszcze nie? Dobrze, następna tura. O, już to nabiera kształtów. Może tu wpłynie, zobaczmy co tu się dzieje. I następna tura.
Ciekawe, czy jeżeli ja tutaj wykrzewię mu buddyzm, a zakrzewię mu chrześcijaństwo, to czy on, czy ten buddyzm wyginie na świecie? Ciekaw jestem. Terakotowa armia. Kyzyl chce chrześcijaństwo. No właśnie. Ife. I co z tym Ife? Wybierz produkcję. We Wrocławiu. O, wybudował tutaj tych osadników. Niech będzie może ten cyrk. To się przyda. Do cyrku potrzebne są albo słonie, albo konie. Wybierz produkcję. Gdańsk. Mamy tutaj statek towarowy. I na ten czas możemy wybudować biblioteka czy kaplica. Chyba biblioteka. No, 11 obywateli jest to spoko. Dobrze. Tak, i teraz czy tutaj otwiera... O, dobra. I szerzymy wiarę. Teraz tak. Dobra, uciekliśmy. Czy to tutaj ok? Co ok? Właśnie. Czy tutaj założyć miasto i mieć bawełnę w zasobach? No, ale to będzie tak bez szaleństwa jakby. To co jest? Marmur. Czy tu i mieć marmur i kamień? Bawełny nie mamy w swoich zasobach, no ale umówmy się, tutaj jakiegoś szaleństwa nie ma. Jest tutaj jeden biedny ryby. Tu, jak mówiłem, już było ciekawe miejsce, ale najpierw by ich trzeba tutaj spacyfikować wszystkich. No to co? Płyniemy? Robimy za dymę? W sumie co nam szkodzi? Będzie coś się działo, nie? Osadnicy. Albo kurczaki tutaj, nie? Nie jest źle, bo tutaj tak. To i jeszcze łowiecka. Może niech tak będzie. A ten statek puścimy do jakiegoś miasta, które chce mieć, które chciałoby mieć szlak handlowy i dzięki temu nas polubi. Ci nas prawie lubią, ale sojusznikami są ze Szweda, z Francją. Stworzenie wielkiego naukowca. No chętnie. Sydney chce mieć szlak. Bratysława chce mieć szlak. No to zobaczmy, kto nam się lepiej opłaca. Bratysława czy Sydney? Generalnie lepiej się opłacają tamte miasta, no ale tak. Bratysława 13 na plus, a Sydney też 13. To w Bratysławie jest trochę, mamy większe ten, to może niech będzie Bratysława. Tak. Dobrze. Następna kula. No właśnie, tu jest Sigtuna, jest wiara taka, jest taka zwykła, to nie jest jakiś buddyzm. Nie wiem, oni mają miast, może gdzieś jeszcze mają. Mamy chrześcijaństwo, 7 wyznawców i co teraz? Ciekawe. Sigtuna. Mm-hmm.
Gustawowi się nie podoba to, że przyszliśmy i mu wykrzewiliśmy buddyzm, ale mu powiem, że nasi misjonarze idą tam, gdzie chcą. I do widzenia. Nie będzie nas za to lubił, no ale... On generalnie jest taki na pierwszej linii, żeby go niestety podbić. Stworzono szlak handlowy dla Bratysławy. Jesteś przyjacielem. Dostajemy 6 punktów do kultury. I bardzo fajnie. Kazimierz. Kazimierz Wielki. Kazik Wielki. Kazik Wielki. Wstrzymał... Nie, ruszył cegły. Wstrzymał belki. Włócznicy. Czy niech to zostanie? Już tak nie będziemy tego pustego zostawiać wszystkiego. Dobra. Mamy jeszcze jedno szerzenie wiary. A w Ife co jest? Jest katolicy. Jest już chrześcijaństwo. W Paryżu. Moskwa. No dobra. Potępili nas. Czyli powiedzieli wszystkim innym, że jesteśmy nie ten, bo żeśmy przyszli ten. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacić. Nie będziemy tam mu wchodzić. Niech wie. Oj, nie, dobrze. Musimy zobaczyć, co tam w tym Wilnie można zadziałać. Rok tysięczny. Ludzie się tam panikują. Oczekują końca świata. Wybierz produkcję. Kraków. Mamy marmur. To może ten kamieniarski zakład nie jest złym pomysłem. Dobrze. Czekajcie, co ja chciałem sprawdzić. Już nie pamiętam. Aha, Wilno miałem zobaczyć, co tam można zrobić. Dobra, mamy jeszcze czas. Wilno, zobaczmy. Hajsu chcą. No dobra, dam im podarunek. Dam im 250. Tego właśnie chcieliśmy. Dziękujemy, zamknij. No i dobrze. A co z Ormuzem? Co oni by chcieli z kolei? Wielkiego admirała. Skąd ja wam wezmę wielkiego admirała? Monachium, kolonia. No to ostro se poczynają. Niemiaszki. Nasza armia to kpina. No tak, trochę tak. Nie mamy armii, ale... Trzeba będzie wybudować jakieś karawele, to musimy je wynaleźć najpierw. Wielki meczet w Dżennę. Cywilizacja szuka nowego cudu natury. Dobrze by było odnaleźć, to byśmy jeszcze punktów nabili tam.
Astronomia, 7 tur. Dobrze. O właśnie. Czyli jednak warto było wybudować tą przystań w Krakowie chyba. Wybierz produkcję. Cyrk. Co tu nam się może przydać? Kaplica. No niech będzie kaplica. To już sobie nie przepłyniemy. Teraz tam w ogóle wypływać, bo w ogóle zaraz utkniemy. Okej. Dobra, plantacja jest. To można gdzie płynąć? Tutaj. Jeżeli będziemy otwierać tutaj miasto, to on się tu przyda, to niech płynie. Dobrze. Następna tura. No nie. Szwecja. Powinniśmy my być w IFE. Mhm. Bawełna. Najcudowniejsi ludzie świata, czyli mamy 8 cudów, Katarzyna 4, Bismarck 0, no i dobrze. W Krakowie pojawia się wielki prorok, bardzo dobrze. To my tu popłyniemy. Możemy tu zbudować ten, a weźmiemy i rozwiniemy religię. Rozwinie religię. Dodamy sobie jakieś ten, drugie wierzenie wyznawców. Mm-hmm. Każdy cud świata w mieście zapewnia plus 2. No nie jest to złe. Dramat liturgiczny. Plus 1 w miastach z 3 wyznawcami z amfiteatrów. Miecze na Lemieszy. Nakarmienie świata. Każda kaplica ma się we mnie plus 1 do żywności. Ermitaż daje plus 5, plus 5 do turystyki. Nie, no powiem wam. Ta boska inspiracja brzmi nieźle. Mamy dużo cudów świata. Będziemy mieli przewagę. Wierzenia rozwijające. Jeszcze jedno. Mesjasz. Misjonarski zapał, obrońca wiary, słuszna wojna, święty zakon. Plus 25 do szybkości rozprzestrzenienia religii, 50 jeśli wynaleziono dróg. Prorocy są silniejsi o 25%, pozyskuje się ich za 20% mniej wiary. Obrońca wiary. Kurczaki, nie wiem. Albo to, albo to. Tekst religijny niech będzie. Rozwiń religię. Tak. Religia została rozwinięta. No i dobrze. Wrocław chce bawełnę. I my generalnie byśmy mogli szybko tu założyć miasto i mieć tę bawełnę, ale czy to jest słuszna koncepcja? Gdzie on poszedł? No oni już tu są. No, nie, no to już tu zakładają. Jednostka bez rozkazów. Okej. Mhm. Tu płyniemy sobie. Thank you.
Co to jest? Kakao. A widzisz, to by było fajne miejsce na ten, ale zanim bym tu dopłynął, to 100 lat minie. Może i nie. Następna tura. Może i nie. Banany, owce. Fajne tutaj jest miejsce. Kurczę. Za ile on by tu mógł dopłynąć? Tylko, że nic nie mam. No jak jakiś barbarian się trafi, to nam zajmie całego tego. Może tam zawsze zdążymy. To nie jest niby daleko. Wielki pisarz. No i bardzo fajnie. Wybierz produkcję. W Krakowie. To w Krakowie niech może będzie biblioteka. Dobrze. We Wrocławiu. Też może niech będzie biblioteka. Bo jeszcze ten karabela jeszcze kawał czasu, to nie. Albo osadników. Tak, może niech będą osadnicy. Dobra. I teraz z wielkim człowiekiem możemy. Co możemy? Możemy albo napisać traktat polityczny i dostaniemy 173 do kultury, albo możemy, tylko że na razie nie mamy gdzie, stworzyć wielkie dzieło i wtedy to wielkie dzieło będzie generowało kulturę. To nam chyba za wiele nie da, więc na razie poczekajmy, aż gdzieś będzie ten amfiteatr. Ty czekaj sobie. Ty sobie też czekaj. Tak, my tu się może w lesie okopiemy. No i tu obóz budujemy, fajnie. Czekajcie, ale tutaj chciałem sprawdzić tę rzecz, czy by się nie opłacało tymi, czy to jest w ogóle realne, dopłynąć do tego kakao. Gdzie to kakao jest? Tu jest. No, on sam nam mówi. Chodźcie tu, chłopaki. Trzynaście tur. O, ale tu jest naprawdę niezłe. No dobra, to niech tak będzie. Na razie jeszcze nic nie podejmujemy, żadnej decyzji, a w międzyczasie może jakąś lepszą drogę odkryjemy. No tak, tu jest Ocean. A tą Triremą tu podpłyniemy, zobaczymy, czy rzeczywiście tu jest takie super miejsce. Dwa kakao. Ha, ha, ha. Tu jest dobre miejsce. Panie kochany. I jeszcze tutaj z jednej i z drugiej strony są ryby. No fajne, fajne. No trzeba tu dopłynąć. Dobra, następna tura. Bismarck ukończył piramidę. Ojejku. To ma coś wreszcie, jakiś cud. Ile my mamy tych miast? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzę, Teresa ma 3. Okopać. Czuwa.
Aha, ten tutaj, napisz traktat polityczny. No nie, na razie nie. Wybierz produkcję. W Gdańsku. W sumie można by tych osadników, nie? Albo tą trilemę jako osłonę tych osadników. To by może nawet zakupić, może. Mamy trochę hajsu. To może Galeasa zakupimy. Żeby on płynął z tymi. No, za 300 nie jest tak źle. Natomiast tutaj wybudujemy. No tych osadników. Osadnicy pójdą tam na tą pustynię się osiedlać. Wróć do mapy. Jednostka bez rozkazów. Tak. No szlak. A co wy tu robicie? Szwedasy. Dobra, ty nic nie. Szwedasy, no. Ciekawe, czy się uda tutaj to miasto założyć. Dobrze. 1100 rok. Dobra, tu mamy taką sytuację, więc może podpłyniemy łucznikami, staniemy sobie z tyłu i będziemy do tych szyć z łuków. Ci tu sobie stoją, ten sobie... O, może już stworzyć dzieło. Stwórz wielkie dzieło. Będzie na obszarze Katowice, będzie domem epopeja narodowa na obszarze... I dobrze. W zamęcie tajemnic tego świata ludzie są tak dopasowani do systemów, a systemy do siebie nawzajem i całości, że wykroczenie na moment poza ten układ powoduje ryzyko, że miejsce w nim zostanie na zawsze stracone. To był cytat z Twice Told Tales Nathaniela Hawthorna. Można tutaj trafić na przykład na Chopina, który może coś tam skomponować, także nie, nie jest fajne. Dobra, Galeas. Galeasem płyniemy i ochraniamy tutaj tych osadników. Osadnicy. Nie, osadnicy. Dokąd możemy się ruszyć? No, za wiele się nie możemy. Dobrze. Dobrze. Odpłynimy tam, zobaczmy, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Wybierz produkcję. W bibliotekę wybudowali. To uniwersytet. Będzie się nauka szybciej rozwijała. W Katowicach z kolei. Kaplica, czy uniwersytet, czy książęce stajnie. Niech będzie książęce stajnie. Dobra. Trudno. My już wielkiego muru nie wybudujemy zatem. La France t'offre cette propre... Chłopie, na co mi konie? Człowieku, nie wiem, czy zauważyłeś, że au revoir w ogóle. Że na wyspach mieszkamy i te konie tutaj są potrzebne nam, wiesz, jak świni siodło.
Generalnie bardziej statki się liczą. Go osaczymy z dwóch stron. Wybierz produkcję. Katowice, Katowice, targowisko. Niekoniecznie, a uniwersytet się przyda. A tu co? Możemy kupić katedrę. Tu sobie coin. Następna tura. Nie wiem, czy astronomia to nie jest wpłynięcie na nowe... Ten, czy to nie jest już renesans, ale może się mylę. Wielki artysta poszukiwany przez Sydney. Barbarzyńcy zaatakują, czy nie zaatakują? Jest, renesans. Rad z wiatru heroj żagiel rozpiął i był wzdęty. Siadł u steru i biegle przez ciemne odmęty łódź kierował. W kraju ślepców jednooki jest królem. Czyli jesteśmy pierwsi w renesansie. To jest zawsze plus. Co się stało? Gdzie oni uciekli? Tu uciekliście. O wy dziady. Tak się boicie? No tak, no tak, no tak. No tak. Ruch. Aj, nie to chodziło mi, głupi. Och. Dobra. Nie lubię, jak tak się zamieniają miejscami. Dwie jednostki tracą ten. Osadnicy. Korczaki, bawełna. Nie, tam, tak? Bo tutaj ci wybudują. Tutaj mówią, tu jest niezłe miejsce. Ale lepsze to będzie tu. A tu zaraz tam dojdziemy. Czyli na razie możemy sobie płynąć powoli tu. Patrzcie, tutaj mamy jednego szpiega do dyspozycji. I teraz szpiega można albo Roman, szpieg Roman, albo wsadzić do swojej stolicy, żeby on chronił przed wykradzeniem jakiejś technologii, albo wysłać gdzieś, żeby wykradał technologię. Nie wiem, jak myślicie. Ja myślę, że może, ponieważ mamy taki nierównomierny ten rozwój, to może... Nie, to my go wsadzimy do Krakowa, żeby on nas chronił. Wyślesz do Krakowa. Dobrze, zamknij. Kontrwywiad znaczy się. Dobrze. Produkcja we Wrocławiu. No to karawelę robimy. Przyjmij ustrój. No i tu zakończymy i będziemy mieć co? Jak całe zrobimy? Ukryte ślady przeszłością, że także zakup wielkich admirałów za wiarę, począwszy od epoki przemysłowej. Tak, szkoła nawigacji, niech będzie. Pojawia się wielki admirał, to tam też da jakieś tam plusy u jakiegoś tam miasta.
Świat nie ma tajemnic. Co to jest? Alvaro de Bazan. Aha, to jest ten admirał. No i dobrze. Niech on sobie będzie. Teraz tak, badania. Co wynajdujemy teraz? Nawigację? Możemy. Co tu jest? Fregata, kaper i port morski. Tak, idziemy w to. Idziemy w pływanie. Tu ci się ucieszyli w Ormuzie, tak? I Bruksela. No i fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Jak wpłyniemy na jakieś nasze, nasz teren, o teraz tak, ponieważ my żeśmy już odkryli, co mieliśmy odkryć, więc teraz możemy popłynąć na, po oceanach. O, już mamy krócej trochę. A tu będziemy płynąć sobie, niestety galeasem musimy płynąć po płyciznach. Tak, Roman to nowo zdobywany szpieg, wiary mamy dużo. Więc możemy coś kupić w jakimś takim mieście, którym jeszcze nie mamy katedry. Katedra jest dobra, bo dodaje... nie ma katedry. Ona dodaje kultury, chyba. Zakup. Zakup za wiarę. Katedra za 200. Niestety im więcej kupujemy, tym więcej, tym cena rośnie, tak? Jak to w życiu. Ale kultury dodaje wiary i dodaje zadowolenia. O, także opyla się nieźle. Że zawsze jak tą religię rozwijam, żeby była też katedra mogła być. Wróć do mapy. No dobra. Powoli będzie trzeba zasejwić. Przecież chciałbym tam to miasto założyć. Port morski. No dobra. Tu w Warszawie by trzeba wybudować kutry, żeby ona mogła pozyskiwać tutaj te ryby. Dobra. Nie ma to tamto. Ci tu konsekwentnie uciekają. Łucznicy są. Alvaro de Bazan. Naprawa floty. No to akurat bez sensu. Przenieść do nowego portu. Na razie nie. Ile? Dwie tury jeszcze. Dobra. Następna tura. Kto się powiększył? Ma teraz 3 obywateli. Dobrze. Następna tura. Ostatnio było trochę krótsze, to może teraz trochę dłuższe zrobię, tak godzinę 10. Tutaj mamy triremę, tak? I co ta trirema? Sprawdzamy, tak, my tak pływamy, tak bez celu. Zobaczmy, nie skapowali, nie założy mi tam miasta. Dobrze. To jest ten galeas. Jednostka rozkazu. No dobra, galeras. Następna tura. Zobaczę sobie tylko, czy się nagrywa dźwięk. Nagrywa się.
Co z barbarzyńcy? Okej. Okay. Czyli tak, strzelamy do tych dziadów. Możemy tu i tu. No to tu. Alvaro na razie sobie nie będzie. Ci też. Ci też. Bez rozkazów. Będziemy mogli, jak wpłyniemy sobie na teren miasta, które wybudujemy, będziemy mogli sobie zupgrade'ować za pieniądze będziemy mogli sobie zupgrade'ować jednostki. To jest zawsze plus. Paryż. Szerzymy wiarę i wkurzamy Francuzów. Więc przymierzą z tymi. No dobra. Chcemy założyć miasto tam dalej. Tutaj. No ale dobra, zobaczymy. Następna tura. No tak. Wyślę naszych misjonarzy do innych państw. Nie będę już wysyłał do ciebie. Już i tak wysłałem. Na Bratysławę słabnie. Niedobrze. Ife pragnie dla wszelko handlowego. No można by ich tamten. Można by wybudować gdzieś. Oj, niedobrze. Dystans. No to do tych. Ty nic nie rób. Osadnicy. Osadnicy idą tu. A ci idą w takim razie tu. Chcą założyć jakieś miasto, nie miaszki. Kurde, mam nadzieję, że wam nie przyjdzie to do głowy. Retur? 3. Byśmy mogli ten kuter, bo kutrem tam zrobimy koło Warszawy sobie, tutaj też można koło Krakowa nawet.
Następna tura. Nie wiem, czy taki osadnik może płynąć na statek, chyba nie. Jak ci się podoba, jeśli ja przyłożę taki obmian? Nie, nie przyłożuj, nie przyłożuj do mnie, chyba że dasz wielorybę. Nie chcę twoich otwartych granic, nie chcę twoich pieniędzy, ale wieloryby chętnie. My odkazujemy się. A co byś chciała? Jak ci się podoba? I co jeszcze? Do widzenia. Na swidanie. Hormuz. A to my jesteśmy sojusznikiem. No to trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Kakao, kakao, banany. Idziesz tu. Ty idziesz tu. Tak jest. A ty idziesz tu. Najlepsze. Wybierz produkcję. To chyba ten albo karawele. Może statek towarowy, niech sobie zarabia. Dobrze. W Katowice. Katowice, co w Katowicach? Karawela. 20. Aha, ona nie może strzelać. No nic. Tu pewnie trzeba. No to może... Może ten amfiteatr. Przyjmij ustrój. A właśnie, i co teraz? Handeli. Premie imperium na złocie. No my się koncentrujemy na złocie. Karawana wozów. Handel gwarantuje armia najemna. A może ten mecenat? Z państwem miastem. Te konsulaty. A estetyka? O, estetykę. Ja chyba estetykę brałem. Estetyka była dobra. Wielkich pisarzy odblokuje jednak, tak. Przyjęcie wszystkich ustrojów podwaja premię. Tak. Estetyka jest chyba ok. Tak mi się coś wydaje. Tak jest. Potem jeszcze dochodzą ideologie, ale na razie to nie. To trzeba tam wejść w jakąś dalszą tą. Jednostka bez rozkazów. Dobrze. Mm-hmm.
tu gdzieś dopiero płyną. Następna tura. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Nie, soll dzięki. Keiner sagen, ich sei eine ungerechte. Maria, nie produkuj się. Państwo miasta. Ach, nie popatrzyłem do tego Ormuzu. Oj, prawy ty sława. Dobrze. Czyli tak. Strzelamy do tych, którzy są groźniejsi. Karawela. Co tam karawelą będziemy robić? Pływać, tak? A czekaj, tu popłyń. Bo tutaj nie odkrywam, to jest, co tutaj jest. Admirał też mógłby sobie pływać i coś odkrywać, a nie. Z trzy nowe miasta wejdą, to kurczaki będzie ten. Będzie ciężko, ale tutaj. Tu. Czy on tu będzie miał dostęp do... będzie portowym miastem, czy nie? Jak tutaj wygląda to? Nie, to nie to. Tak, będzie portowym miastem. Czyli przełącz widok gry na normalny. Już poczekajcie, aż założymy to miasto, bo to będzie fajne. Mam nadzieję. Dobrze, wybierz produkcję. We Wrocławiu. No niech będzie ta biblioteka. Wybierz produkcję gdzie? W Warszawie. To tutaj kutry. Kuter, 7 tur. A to może spichlerz. Tak. Się bardziej przyda. Ty nic nie rób. Ty nic nie rób. Ty nic nie rób. Też nic. Ty idź tu. Dobrze. Aj, źle, bo przecież możesz się leczyć chociaż. A ty możesz popłynąć tutaj i zobaczyć, co tu się dzieje. Statek towarowy. To możemy go wysłać do... jakie miasto potrzebuje ten... Ife. Byśmy mogli ten... Sydney. Ale to może Ife, bo w Ife mamy ten... sporo. Czyli do Ife wyślemy. Plus 14, na pewno. A co
Co z tą Bratysławą można zrobić? Mają 6 wyznawców. Brak zadań, no właśnie. Surowce, perły. Kurczę. Dwadzieścia zapewni ci ten. Żeby być kreatorem potrzeba 30, a 60 by szło jużnikiem. A my mamy ile? 28. Ho. Pozyska dostęp do pera. Pincet. A dobra. Mamy sojusznika. Mamy tutaj ten. Perły, to się przyda. Kurde, miało być godzina 10, już jest godzina 15, będzie godzina 20. No nie wiem, no najwyżej nie będziecie oglądać. Nie chce mi się tego dzielić na osobne pliki. No zresztą zobaczę, może podzielę. Dobra. Ja to też muszę zaraz zapisać, bo... kurczę. O, najważniejsza sprawa. I zaraz bateria padnie. O, banda. Awans jednostki. Dobrze. Czyli tak. My strzelamy do pikinierów, bo oni są groźniejsi. Tak. Teraz tak. Ci mają awans na zwykły i nic nie robią. A ci z kolei zaatakują. Ci wychodzą tu. Ci zostają tu. Nie, najważniejsze to mnie tu ciekawi. Otwieramy miasto. Budujemy. Łódź, to niech se będzie łódź, no. Dobrze. Do karabeli można za 110 ulepszyć. No i dobrze. Tutaj tylko do 4. Tutaj tak, w Łodzi kupimy szybko robotnika, żeby zbudować jak najszybciej tutaj kakao, bo to nam wzrośnie nam po prostu wzrośnie nam zadowolenie, a jak mamy następne miasto otworzyć, no to niestety dobrze. Galeas, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie spadnie poniżej. Poznań swój kraj, a jest 0. Dobra, budujemy kamieniołom. Poznań swój kraj. No i robimy ten save, tak? Czyli na razie jest nieźle. To znaczy, żeśmy się nieźle rozwinęli. Tu zaraz się rozwiniemy jeszcze bardziej, tylko na razie musimy tutaj się
Tu by trzeba gdzieś budować te przystanie, te, bo to będzie dawało nam ten... Łódź. Tutaj by trzeba wybudować przede wszystkim pomnik. Gdzie latarnia daje nam do zadowolenia. Wybierz produkcję. Pozmij. A może my... No nie możemy kupić, bo nie mamy tyle. Latarnia morska. Ile ona kosztuje? No dobra, no to niech będzie, że ją budujemy. Następna tura. Dobra, nie następna tura, tylko zapisujemy grę. No, to by było tyle. Godzina 20. Nie wiem, kto to jeszcze oglądał. Myślę, że już ci tacy najbardziej zainteresowani, no, czyli ktoś nie jest zainteresowany, to nie ogląda i tyle. Na razie. Cześć.